Siemanko, witamy wszystkich. Będę liczył wszystkie słowa Rubura. Ogień z kurwami! Ogień z kurwami. Ogień z kurwami. Nieważne co robisz, zawsze ma być ogień z kurwami. Siemanko, witamy wszystkich na kanale Kuchni. I dzisiaj dla was nie przeprowadzimy wielkiego testu energetyków. Co to będzie? Tylko sprawdzimy. Montażyści, kamerzyści przygotowali nam 5 niesamowitych zastosowań energetyka. Tylko chyba takich, których nie powinniśmy robić w domu. Czy to są praktyczne zastosowania, że to jest taka reklama, że osoby, które kupią naszego energetyka, będą mogły zrobić te rzeczy tylko i wyłącznie z energetykiem dzik? To z tak każdym, jest. Ale nasz jest oczywiście najlepszy, ale to się okaże teraz. Oni wpadli po części my na naprawdę głupie pomysły i może się któryś głupi pomysł okazać, że jest jednak dobry, więc my jako pierwsi to odkryjemy. Tak powstają wynalazki, które kierują ludzkość na tory podboju kosmosu, nie? Może wynajdziemy jako następcy Elona Muska. Jakiś posiłek wysokoenergetyczny, bardzo prosty w przechowywaniu, że nie ma daty ważności praktycznie, no. I będą mogli astronauci z tego korzystać, jak będą 80 lat lecieć na jakąś ekspedycję. No. Zahibernowani i pod kroplówką będzie im zupka chińska z energolem po prostu przez 80 lat dawkowała. I my to dzisiaj możemy podwaliny tego stworzyć. No i jako pierwsze poprosimy dzika z łóżką. Ważne? No tak, to miało być jako pierwsze. Ale to akurat spoko będzie, bo w kasynach to jest praktykowana rzecz. Nie, dobra, energetyk z łódką. Jednak nie. Musimy losować tak naprawdę. Panowie, ale no trzeba powiedzieć, że chyba można powiedzieć, że to jest współpraca z firmą, marką WK Dzik. No tak. Tak? No, ale ja... Czekaj, współpraca? Dział marketingu odezwał się do nas. Chyba do ciebie. Many jest. A ile? I co? Zróbcie, chłopaki, idiotyczny film, który będzie miał duży zasięg. I my to właśnie robimy. Powiedzieć. A Kinder się nie odezwał dalej. Jeszcze się nie odezwał? Bo dlatego tak był spokojny film. Materiał. A tak w pozytywnym świetle Kindera pokazaliśmy i się nie odezwał. Ale możliwe, że przekunałeś za dwa razy. Kurczę, szkoda, ale dalej, kurczę, pozdrawiamy i liczymy, że się odezwał. Bo mają dobre słodycze. Dobra, lecimy. Szef kuchni. No ja chcę. Kapitan ze statku. Jak widzicie, nadal nie ma z nami. Ucieka ostatni, też. A losuje na kuchni pierwszy. Energy drink plus herbata. Light to lajcik. A ciekawe. To może coś nawet dobrego wyjść z a tego. A jaka herbata? Bo jeżeli będzie jeszcze jakaś nutka owocowa do tego. To jest chyba ten. Ja chciałem powiedzieć właśnie, że nie ma z nami Sakera, dlatego nie chcieliśmy nagrywać odcinka. Poczekaj. Czy ty chcesz ugotować energetyka? Herbatę chcę zrobić. Wy chcecie ugotować energetyka? No, tak, bo tak się herbatę robi. Chodzi o to, że zastępujesz wodę i te produkty energetykiem i postępujesz... Wyłączony przedłużacz. No i widzicie, nie ma prądu. Jest odprowadzenie jakby tlenu. Robił to, no właśnie, czy ktoś to kiedyś robił? Nikt tego nie robił chyba. Ale ogólnie właśnie w mniej więcej spróbowaliśmy płatków na energetyku. Musimy kontrolować, uwagę. I to nie było niedobre, pamiętacie? A co się może wydarzyć? Jana się zrobić. Więc możemy iść o krok dalej i próbować różne inne rzeczy spożywcze. Nagle piana wybucha, to nam się na twarzy tak rozpierdala i wiesz, jak powstają superbohaterzy, nie? I powiem wam, że to jest głupie, nie? Ale wyobraźcie sobie, smak energetyka z herbatą, no to może nie być jakieś złe. Energetyk jest klasyczny w smaku, więc fajnie by była do tego jakaś herbatka owocowa, ale pewnie jest zwykła. Zaczyna się. Uważajmy ogólnie, bo... Ale jest odprowadzenie tlenu, więc nie powinno... eksplodować. Te inhalacje można sobie robić z energetyka. Kofeinową. No. Dobra, mamy to ty. Zaraz. Ale czujecie to? Dobra, może już lepiej wyłącz. Daj kubek. Powolutku. Elegancko. To może przez ten czas, jak się parzy, to nie druga osoba wylosuje. Ej, to galaretka. Fajnie. Czujesz galaretkę? No. Owsa, losuj teraz. Zaraz. Nie losuję. Musi nam wystygnąć trochę. Dobra.
Wykrakałem, energy drink plus zupka chińska. Od razu zalewamy. Dawaj, zalewaj. W miseczce. To już nie potrafię sobie wyobrazić, to może być takie... Ale fajne może być ze słonem. Ale to jest fajne, bo nie mogę sobie wyobrazić. Trzeba najpierw zmierzyć, co nie? No, czy nie? Tak, bo łatwiej. My nie robiliśmy tego, a ludzie nam pisali, że trzeba tak robić. Ale to nie jest niebezpieczne, jeżeli chodzi o spożycie, nie? Nie. Napoju. Tutaj chyba się może wytrącić, ale tutaj nie, jak jest ze słodzikiem. Się wytrącić? Nie? Może jaki być tam mniej słodkie, cukier wytrącić, no. Ja kiedyś piekłem na słodziku ciasto i było, jak przesadziłem z pieczeniem, to było dużo mniej słodkie. O. Niż na przykład na zimno coś. Jeszcze zaczniemy podgrzewać energetykę. Teraz taki zimniutki, wiesz. Teraz taka pogoda, że idealnie pasuje. To jest, robimy tak, że kto ale losuje, ten próbuje. Ale czuć też zupeczkę chińską, już tak wiesz, jak zalejesz wrzątkiem, to się wydobywa ten fajny zapach i w ogóle nie przeszkadza mi ten słodki zapach energetyka, że no nadal mam tak, żebym zjadł tą zupkę chińską. Że tak jest wytrawny zapach. Masz coś takiego? Czujesz taki wytrawny zapach? Nie czuję energetyka tu, no. No w ogóle nie czuję energetyka, tylko tą zupkę. Ale ciekawe. Weź se zobacz. No normalnie jakbyś zalał wodą zupkę. Tu przyprawy robią robotę. No. No to może niech wam wystygną mi jeszcze pączek. Dawaj losu, ja sobie a tu ja pomieszam. Oczywiście wyrosy coś pewnie nie na ciepło i będę musiał od razu jeść. Energy drink z kakao. A są jakieś przeciwwskazania na puszce, żeby unikać temperatury podwyższonej? To idę pod ten. Czekaj. Teraz już nie czuję, że to, że pachnie coraz gorzej, jak jestem tutaj nachylony. To już tak pachnie właśnie bardziej tym energetykiem. Zanika powoli smak zupki. Ty, jest coraz gorzej, przyprawy przestają działać. A ty co masz w końcu? Z kakao? Z kakao. Kojarzę, że kiedyś suplementy były czekoladowe. Kakao nie zalałeś wrzątkiem? No właśnie nie. Kakao wrzątkiem zalewasz. A nie wiedziałem. Ja kojarzę tak jako shake, nie? Taki. Zimno też. To chyba najgorsze będzie, ty, bo samo w ogóle zimne kakao to jest dziwne. Ja kojarzę suple do rozpuszczenia czekoladowe, tylko nie potrafię teraz nazwy sobie przypomnieć, ale że właśnie były takie do rozpuszczania czekoladowe rzeczy. Dobra, teścik? Nie? Nie do zjedzenia? Otóż nie. Moje dobre, jak herbata cytrynowa. To jest fajne. O! Przecież to jest dużo przypraw w takiej zupce. Ej, czekajcie. Ty. Nie jest aż taki niedobry, jak na początku myślałem. Wiecie, jak to smakuje? Jak galaretki w czekoladzie. Takie rogaliki. No, czyli dobre. Szczęście jakbym jest... dodał tu żelatyny i włożył do lodówki, bym miał normalnie pyszną galaretkę. Zobacz. Galaretka jutrzenki. Ja tylko nie będę pił po tobie, ale... Tak jak wierzę, tak jakbyś rozpuścił. Chcesz sobie spróbować mega zupkę? Nie, dziękuję. Nie mam ochoty. Ej, nie, serio, na początku to był zapach właśnie zupy, ale im dłużej to stało, zapach przypraw znikł i to jest takie... Kojarzy mi się z jakimiś podróbami napoi gazowanych, nie? Ja zrobię z tego przepis. Serio odkryłem przydatną rzecz. To energetyk, żelatyna, kakao, do lodówki masz pyszną galaretkę z kofeiną. No jest... Naprawdę to smakuje. No nie wierzysz? No nie, spróbuj. No wierzę ci. Nie chcesz próbować? Daj powąchać. Bo myślisz, że jestem chory? Ale to co, to ty chcesz to? W puszkę opakować brązową. Tak. Już chcesz dać instynkt gotowy produkt? Jadło się te czekoladki. Nie, bo ty to galaretka, to się nie, z puszki się galaretki nie robi. Ty nie? Przynosiłeś te galaretki pomarańczowe, a ja mam herbatkę z cytryną. Z za dużą ilością cytryny. Czyli też git w sumie. Ale fajna. Chcecie zupki? Jeszcze nie, ja nie, nie, nie mam ochoty. Nie, na po prostu nie jest jakoś, tylko dalej uznałem, że nie chcę tego przełykać, bo serio jest taki źle to gra ze sobą. Te przyprawy. Widać, że musisz nowe losowanie zrobić. Nie? Może coś ci podpasuje. Dawaj. Ale ja jestem szczęśliwy, bo już. A mogę jedną łyżkę? Ja każda spróbował. Propozycja może być chujowa. Spróbuj, no mam chociaż. Tak jak marzyłem, żeby chociaż jedną dobrą mieć. Od razu losowanie zrób jakieś, bo może znowu będziemy mieli na ciepło i podgrzeją. Weź z wody więcej. Poczekaj. Musiał tylko makawę. Gites. No i zobacz, bo owca musiał wyjść aż. Takie znaczy to było. Nie musiałem, ale nie chciałem. Owca i owca, wiesz, już wyleciał od razu, a ty jak co? Słodko-kwaśny kurczak. Zajebisty.
No przecież Błażej są takie połączenia smakowe na świecie. No. Ty lubisz słodko-kwaśne. Ale chyba nie spróbuję. Chyba Robor nie jest wam szczery. Chyba jestem kurwa głodny. No, on tak, ale wszystkim pokaże jaka owca to ciota. I wypierdala z uśmiechem. Słowo honoru? No, ale słowo dobrze. Honoru, chuj. Honorów? Słowo horroru? Słowo hormonu żeńskiego. Słowo hormonu. Ale też słone, co nie? Z tych przypraw. I to idealne połączenie jest. No. A Boroburowi zapłacił dział marketingu więcej. I, a, i wiesz, i teraz... No, losuj. No to jest lepsze niż Pad Thai w małej Tajlandii, kurwa, nie? I trzy koła na konto. Łukadzi. Energy drink plus kawa. Tego się obawiałem. Ogólnie. Więcej kofeiny niż w tym energetyku da się pić? Aż mnie skręca troszkę. No dobra. To wylosujcie, ja mieszam kawkę. Oby coś szczęśliwego znowu. O co chodzi? Kto jest taki dziwny? Kto to wymyślił? Chyba wiem, co Energy drink plus czekoladowa rurka? I co to za random? Energy drinki, miodowe płatki. To jest czekoladowa. A mogę wymienić, bo ja z kakao próbowałem już? Bo ja miałem z kakao. No to rzuci z losu jeszcze. Ja wiem, że to będzie dobre po prostu, z czekoladą. Miodowe płatki. Lubię bardzo miodowe płatki, lubię ogólnie płatki. A w płatkach jest fajne to, że ja mogę sobie wlać zimnego energetyka. Dobra, ale to z kawą, no to jest taka akcja, że podbijamy kofeinę w chuj. Więc to może być dobre, ale. A ty wylosowałeś? Ale szklanka to będzie jak cała puszka, jeżeli chodzi o kofeinę, więc ryzyko. Ja sobie doleję jeszcze zimnej wody, żeby szybciej wypić, nie czekać. Łączek, ty wylosowałeś? Masz. No. A właśnie, przecież energo. Energy drink plus białko. Ej, czy coś takiego saker nie testował na mniej więcej? Chyba ja tak. Próbowałem, coś kojarzę. Coś wy. Ja nie miałem płatków z energetykiem, nie kojarzę. Coś przekażę zrobić? Ale saker na pewno. No. Nie, to nie pachnie już dobrze. Ten zgotowany energetyk nie pachnie dobrze, trzeba przyznać. Ale ty masz dziwny, bo mi to dla mnie to jest jak galaretka w proszku zapach. To słodki, to nie jest dla mnie niedobre. To się wyrówna. Robur, tu u ciebie. Nawet jak smak będzie dobry, no to kto będzie pił energetyka z kawą, nie? Mam coś takiego, że ty... Uważaj, poszedł do nich, chyba myślałem. Już tłumaczę, jakiej natury jest akcja, jak biorę tego do ust. Dotyka mi już podniebienia i już receptory moje poznają, że to jest Cheerios. I już jest, schemat jest też wjebany, że już oczekujesz, że co poczujesz następnego? Te chłodne mleko, nie? Czy tam letnie mleko. I nagle wjeżdża... Nie, wanilia. Inny moment z twojego życia. Na przykład jak pijesz energetyka przed treningiem. I jest taki, jest i przez to, to nie smakuje dobrze, nie? Że coś takiego, że biorę Cheerios, o zaraz wyjdzie mleko, nie. To nie jest ten poranek, gdzie ja jem te płatki, tylko nagle wjeżdża kurwa przebitka, jak piję energetyka w ciągu dnia. No i wiesz, no nie jest to smaczne, nie? Nie jadłbym tego na pewno. Chcesz spróbować? Nie mam ochoty na płatki dzisiaj. Ale spróbuję sobie energetyka z białkiem. No. Ale zupka chińska... Jak bardzo źle. To źle po prostu. Zupka chińska bardzo zła była. A w ogóle ten zgotowany energetyk słabo, nie? Co? Dla mnie. Nie, no dla mnie spoko. Bo ja robiłem dużo galaretek w życiu. Ale może też to wiesz, oczekiwanie, że jak energetyk to schłodzony, wiesz. A tutaj jest totalnie w drugą stronę. Ale wyobraź sobie, że rozpuszczasz, dodajesz żelatyny i robisz sobie galaretkę energetykową. No albo sobie teraz wmawiam, że tak jak kiszonki się je u nas, to wykopują cię, że taki zgotowany energetyk jest dobry i tak powtarza ci zawsze mama od mojego, że ugotowany energetyk jest dobry na nerki. I byś pił. Jest dobry, że przed snem. Słuchaj, wiesz, jak, wiesz, kiedyś nie było dentysty, wiesz, no. Wiesz w ogóle jak z marynarzy zęby mieli, jak wypływali. Chciałem być marynarzem, no, chciałem mieć tatuaże. No i wiesz jak oni zęby mieli, no. Dzięki czemu wytrwały ich zęby na rejsach kiedyś kilkumiesięcznych? Nie. Właśnie zgotowanego energetyka pił, nie? Bo tak się mówiło o kiszonej, że kiszona zęby. To co ten ratowało? Ma? I gdyby ci tak mówili ci od małego, że to też by tak witamina było. B6 wzmacnia kości. Albo, że energetyk zimny jest okej, okay, ale zgotowany to jest dopiero, wiesz, esencja, nie? Są takie mity, nie potrafię... To jestem gotowy na test kawy. Chcecie zobaczyć moją minę? No dawaj, no. Ale jest realna, tak? Nie, nie, nie dawaj, bo wtedy to tam trochę przyfarmazoniłeś nie chyba. Nie farmazoniłem. Tego się najbardziej boję. No. Bo aż... Trzęsie. 300 kofy w jednym łyku.
Dobra. Ty zdążyłeś przełknąć? Ty szwindel, kurwa, jesteś ty w tym tak odcinku. Ledwo przełknął? Dobra, już miałeś to zaplanowane. To jest zajebisty produkt. Ja pierdolę. To kurwa, sprzedawaj to w puszce. Dlaczego nie przyszedłeś do nas? Panowie, po chuj robimy energetyka. Energetyk z kawą. To jest to. Ty i kurwa, do każdego energetyka Cheeriosy, tak wiesz, przyklejone, co kiedyś było z płatkami, nie? No. A widzowie mi uwierzą, bo zawsze jestem szczery. Zawsze mówię, kurwa, prawdę i zawsze jestem z sobą. Ale tak opanował całkowicie energetyk tą kawę, że w ogóle kawy nie czuć. Ty, to ale wiesz co, to się dzieje, tak jest, że... No, ale mi nie wykrzywia co nie. Że już, wiesz, tak sobie wkręcasz pewne rzeczy, że one stają się faktem, nie? Że to jest realne i ja wierzę ci, że mówisz szczerze, bo po prostu tak sobie to wkręciłeś, tak dobrze ci sypnęli, że, to tak jest dla ciebie po prostu. Ja postrzegam tak rzeczywistość, a ty tak, no. Ja odłożę tą kawę. Kurwa, nie chcę się zakręcić. Dobra. Mało było wody. To już się kameruje! Wygląda normalnie. Shakerze. Jest problem, bo ja nie lubię nawet z wodą białka. Mleko. A to mi być. Bardziej podchodzi białko z wodą, czyli nie ma tej słodyczy, takiego efektu shake'a. Dlatego bym to odrzucił. A daj powąchać. Ale wanilia z cytryną, jakby to było białko czekoladowe, pewnie bym powiedział to samo jak przy tamtym. Jestem ciekawy, czy rozpoznasz, jak pachnie. Bo coś mi tak już pachniało i to był normalny produkt. Niestety, no nie robiłbym z białkiem, no muszę przyznać, też szczerze. Wiesz, jak mi to pachnie? Powiedzieć ci już? Okay. To ja powiem ci, co mi to pachnie i pozytywne mam wspomnienia. Zanim kurwa. Jeszcze, zanim no, jeszcze było WK-dzik, zanim był jeszcze WK-dzik, to tam, gdzie, wiesz, kupowałem odżywki, co ten pan chciał mi banana w dupę wsadzić, nie wiem, panem nie wiem czemu. To tam było takie białko, które kupowałem, dość drogie i było o smaku bananowym. I przysięgam, że identycznie to białko pachnie. A z wodą robisz? Różnie. Może z wodą. Nieważne, nie. Chodzi o to, że ja otwierałem puszkę i z puszki wydobywał się taki zapach właśnie białka. Najtańsze białko. Z samego prochu. Mm. Najtańsze białko bananowe to było, co nie? Rzeczywiście, że to była taka... Znaczy to nie było najtańsze, to było jedno z droższych, ale bardziej się robiła orężada, a nie białko, co? Tak, to nie było najtańsze, to było... Ja kupiłem jedno z droższych i dokładnie tak to pachnie, jak otwierałeś pojemnik, było nie? Było jedno z tych tańszych. Ale to było dobre białko. Mi się też tanie kojarzą. Ale to jest takie orężada z białkiem... Ja to... Może ja po prostu. Ja po prostu jestem taki, że białko musi być z mlekiem. No i to już. Dobra, słuchajcie, odcinek kurwa nie jest za mądry, ale jedna dobra rzecz z tego płynie, że, że wiemy, przynajmniej, że wszyscy mamy węch, kurwa. No. No i co, tak naprawdę czekamy na odcinek we czwórkę Gambit, gdzie będziemy robić pojedynek szachowy na bekanie. Na to najbardziej czekamy. Niestety nie mogliśmy dzisiaj tego zrobić, bo sakiera nie ma. Ale myślę, że z tego odcinka też wyszło. Chociaż dwie ciekawe rzeczy wyszły z tego odcinka. Także może być. Szef kuchni kończ. Nie wiem, jak skończyć. No to niech się zostanie koniec.